Cześć, z tej strony Gra w Zero Vlog Literacki. Dzisiaj czwartek, więc dzisiaj powinna być krótka piłka, ale ta nasza dzisiejsza krótka piłka może się okazać trochę dłuższa. Mówimy o nominacjach już od jakiegoś czasu i mam nadzieję, że tak do końca sierpnia już będzie, że się wyrobię z tymi wszystkimi nominacjami. O nominacjach do Nagrody Fandomu Polskiego imienia Janusza Zajdla. Dziś kolejna książka z nominowanych, to już, jeżeli dobrze pamiętam, będzie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, czyli gdzieś w połowie jesteśmy, z tym, że niestety niektóre książki mają jeszcze swoje poprzednie części, więc chyba trochę dość dużo czasu mi to zajmie, ale mam nadzieję, że się w tym miesiącu wyrobię i jeszcze opowiadania zostały. No nie ma łatwo, ale będziemy próbować. Słuchajcie, dzisiaj Marta Kłać-Kocot i jej powieść pod tytułem Darena. Powieść wydana przez wydawnictwo Bibliotekarium i w serii Rubieże Rzeczywistości. Tak jak mówiłem, ja sobie trochę obiecywałem po tej książce, bo poprzednia dylogia autorki, zawsze mylę tytuł, nigdy nie pamiętam, czy to była Noc Kota, Dzień Sowy, czy Noc Sowy, Dzień Kota, no jakoś tak. Podobała mi się. Ja to recenzowałem chyba z jakieś 3-4 lata temu i tak trochę jak o tej książce dzisiaj myślę, to dochodzę do wniosku, że o ile ja pamiętam mniej więcej jaka była koncepcja, pamiętam wielu bohaterów, pamiętam całkiem sporo wydarzeń, natomiast jak miałbym zarys fabuły odtworzyć jeden do jednego, to już mi się pewne rzeczy pozacierały. Trochę się obawiam, że z Dareną może być podobnie, bo mam wrażenie, że taka linearna fabuła od wydarzenia do wydarzenia to nie jest to, co by autorkę tutaj interesowało. No niech będzie, jakby te książki się chyba trochę z innych przyczyn czyta. No i dobrze, słuchajcie, już na samym wstępie pełny tytuł książki w ogóle, pełny tytuł brzmi Darena albo Drzewo jest światem, świat drzewem, czyli opowieść w dwóch czasach, jednej nieskończoności i kilku pomyłkach. Bardzo ładny tytuł. Pierwsze słowo tej książki to jest nazwa świata. Nazwa świata, w jakim akcja będzie się nam rozgrywała, to jest Yggdrasil. Od razu nam się kojarzy z Yggdrasilem, prawda? No i ktoś mógłby tutaj, no ale jak to, jaka Brazylia na drzewie? Nie chodzi o Brazylię. Brasil to jest, jeśli dobrze pamiętam, w celtyckich chyba wierzeniach, no albo przynajmniej z tego kręgu celtyckiego, wyspa, która gdzieś tam daleko, daleko na morzu miała się znajdować, wyspa szczęśliwa. Jedna z tych krain, które my ludzie stawiamy w rzędzie tych właśnie krain nieistniejących, krain istniejących gdzieś daleko, tak żeby nie można było do nich dopłynąć i sprawdzić, czy rzeczywiście są szczęśliwe, czyli obok Atlantydy, obok Mu, mamy między innymi właśnie Brasil. Więc już sama ta nazwa świata, którą my na samym początku widzimy, każe nam całą tę historię brać w cudzysłów, prawda? Nie chodzi nawet o to, że ona się dzieje w jakiejś tam Nibelandii, ale przez odniesienia do tych konkretnych ludzkich wyobrażeń, no jesteśmy uprzedzeni, żeby trochę inaczej o tym zmyślonym świecie myśleć. A świat jest oczywiście bardzo ciekawy, z tego względu, że to jest świat, tak jak podtytuł mówi, który jest na drzewie, po prostu na drzewie, w jego korze istnieje jakaś cywilizacja, w tym co na tej korze tam zostało naniesione, drzewo sobie leci w kosmosie, prawda? I tam sobie właśnie funkcjonuje sobie jakaś cywilizacja. Więc sama koncepcja świata, chociaż były światy na drzewach, to ja pamiętam już, ale drzewa latającego w kosmosie nie przypominam sobie. Więc jakby sama koncepcja świata odnosi trochę nas do tej teorii zwrotu światotwórczego, o której pan Krzysztof Maj pisał, chociaż na całe szczęście ja bym jednak tej książki w tym zwrocie światotwórczym nie umieszczał, bo z tym zwrotem światotwórczym jest tak, że w teorii to są tam bardzo różne, piękne, można tam rzeczy mówić na ten temat, prawda, tam Sandersony, nie Sandersony, różni inni
pisarze. W praktyce to wyglądają, to często wychodzą z tego powieści, które tak jak wiecie, jakby się, nie wiem, tam 18-latek zafascynowany Tolkienem wziął za pisanie, czyli zaczynasz pisanie od stworzenia własnego języka. Na całe szczęście w większości przypadków na tym się kończy, ale niestety niektórym starczy energii na więcej i takie książki potem musimy czytać, a mało kto z nas, o ile w ogóle ktokolwiek jest Tolkienem. Natomiast tutaj tego nie ma. Mamy sam ten koncept świata. Ja jeszcze potem do tego się odniosę, co tam mi nie do końca pasowało. Nie w koncepcji świata, ale co tutaj było trochę nie tak. Natomiast sam pomysł jest kapitalny. To jest po prostu kapitalny pomysł. Nie tylko zresztą na sam świat, ale pewne rzeczy z nim związane również, to też o tym za chwilę. Natomiast jeszcze o narracji. Słuchajcie, to tak jak już mówiłem, pierwsze słowo i już cudzysłów. Po czym? Co się okazuje, że te pierwsze kilka stron to jest fragment najprawdopodobniej jakiejś kroniki, czyli już pierwsza narracja. Chwilę później mamy preludium i okazuje się, że historię, która w tej kronice się znajduje, opowiada ktoś komuś, no mogę powiedzieć nawet jednemu z bohaterów, opowiada pół bogini. Czyli mamy narrację w narracji. A jak dobrze wiemy, narracje siłą rzeczy zakłamują rzeczywistość. Kreują ją może na nowo. No, w sumie do jednego by się to tutaj sprowadzało. I dopiero my, uzbrojeni w tę wiedzę, wiedząc, czym one są, możemy z nich wycisnąć więcej niż one nam na pierwszy rzut oka tutaj mogą zaoferować. I chyba z tą powieścią jest tak samo. Kłać Kocot bardzo się sprawnie porusza w założeniach postmodernizmu, bo ja myślę, że można bez problemu nazwać ją pisarką postmodernistyczną. W większości przypadków ja wiem, że tego się określenia używa albo żeby kogoś obrazić, albo jak jest książka i widzimy nawiązanie do innej książki, to postmodernizm, tak? Tutaj tych nawiązań będzie dużo. Ja wyjątkowo, z reguły tak robię, bo ja bardzo lubię takie zabawy, nie będę opisywał tutaj ich wszystkich, nie będę mówił, że to były odniesienia, nie wiem, do Don Quixota na przykład, do takiego mitu, do Biblii, chociaż do Biblii to jeszcze dojdziemy, czy całej masy innych utworów, bo nie to jest tutaj najważniejsze. Ale tak jak już mówiłem, już sam początek, trochę tak jak w imieniu Róży Umberto Eco, sugeruje nam, że ta historia jest przefiltrowana co przynajmniej dwie osoby, które opowiadają, a i samo jej umiejscowienie też nam sugeruje, że należy ją trochę tak czytać zupełnie inaczej niż klasycznie. Oj, widzę, że nam się dzisiaj bardzo długi film szykuje, więc szykujcie się na długie opowiadanie, ale myślę, że warto wysłuchać do końca i wyjątkowo ja będę starał się nie spoilerować. Pierwsza sprawa to jest to, do czego autorka już mnie przyzwyczaiła w poprzedniej książce, czyli bohaterowie. Bohaterowie są kapitalni, naprawdę. Zwłaszcza drugoplanowi, zwłaszcza trzecioplanowi, epizodyczni, każdy, kto tutaj się pojawia, to jest widać, że jest dopracowany w każdym szczególe, on jest jakiś, on się wyróżnia, on jest bardzo ciekawy. Nawet ten śledczy, tak, dowódca gwardii, który tam ma dwie scenki, jeśli dobrze pamiętam, tak, no to jest postać, która już jest tak w tak ciekawy, interesujący sposób. Zresztą no, widać, że on się wyróżnia na samym już początku, tak? Że my go gdzieś tam zapamiętujemy w trakcie lektury. I znowu tutaj taki mały kamyczek może. Trochę podobnie miałem właśnie z Nocą i Dniem Kota i Sowy, że tam mi się też rozmywali główni bohaterowie na tle całej reszty. I tutaj jest podobnie, że ta tytułowa Darena, ona nam zapada w pamięć przez swoją na przykład fizyczność, tak? Ale przez to, jaka ona jest, niespecjalnie. Znacznie ciekawsi są jej towarzysze, przynajmniej dla mnie. Znacznie ciekawsze są te miejsca, które ona odwiedza. Być może to jest świadomie zrobione. Być może ona ma być taką czystą kartą, którą zapisze sama i dopiero w finale, kiedy my ją tam widzimy,
to ona już jest zupełnie inna i chyba taka dosyć, znaczy taka ciekawsza, powiedziałbym. Ale może rzeczywiście to jest, tak jak teraz sobie o tym myślę, bardzo świadome założenie, żeby ona dopiero, no jest tym bohaterem u początku, wbrew pozorom swojej drogi, tak? No. Natomiast o czym jest ta książka? Ja bym mógł tutaj sporo o tych bohaterach opowiadać, ale no nie chcę przedłużać. O czym w ogóle jest ta książka? I tutaj mogę wrzucić słowo klucz, słowo wytrych, z którego nic nie wynika. Tak jak się o Sandmanie widziałem taki wypowiedzieć, że Sandman jest o archetypach. Aha, no wszystko jasne, tak? Więc ta książka też jest o archetypach. Dlaczego nie? O mitach, o opowieściach. Tak, też jak najbardziej. Tak jak poprzednia książka bawiła się przestrzenią w tym sensie, że to była opowieść o multiversach, o multiversum, tak, o różnych tam wersjach rzeczywistości, tak ta bawi się też czasem. Ale te wszystkie elementy tutaj tej historii są bardzo istotne i bardzo ciekawe. Archetypy to, jak wiecie, pewne wzorce. To znaczy mamy toposy, mamy powtarzające się motywy, które towarzyszą nam od początku kultury aż do dzisiaj, powtarzają się, pojawiają się w różnych utworach i gdzieś tam u ich początku był pewien wzorzec, tak? Jest pewien wzorzec, którego, może tak, jest pewien wzorzec, którego realizacją one są w konkretnych utworach. I do takich archetypów odwołuje się Kwiat Kocot. Mamy tutaj na przykład archetyp bohatera, no to już wspominałem, tak wiadomo. Mamy gdzieś tam archetyp króla. Powiedziałbym, że archetyp Boga Ojca też jak najbardziej stamtąd wyciągniemy tutaj. Mamy przede wszystkim też archetyp labiryntu, archetyp miasta. Te wszystkie elementy, nie chodzi o to, że tutaj miasto występuje, tak, czy labirynt, tylko jest mowa w tej książce o pewnych takich zakorzenionych w kulturze wzorcach właśnie miasta, właśnie labiryntu, właśnie bohatera. I to, co Kwiat Kocot robi, to jest to, że wykorzystując te znaczenia, których my się jak najbardziej domyślamy, buduje opowieść jednak według zupełnie innych reguł, a może nie zupełnie innych reguł, bo to nie jest jakieś antyfantazy, tylko wobec nieco zmienionych reguł. Czyli na przykład, jeżeli mamy grupę śmiałków, bohatera i jego towarzyszy. O, samo to na przykład. Bohater, który tak naprawdę nie wyróżnia się spośród swoich towarzyszy niczym konkretnym. Nie ma żadnej mocy, ta nasza Darena. Nie jest ani specjalnie inteligentna. No ma, powiedzmy, że najwyższe pochodzenie z nich wszystkich, ale ono specjalnie też jej nic tutaj nie daje. Ale to ona jest tytułową bohaterką naszej opowieści. No właśnie. Drużyna się nie zbiera, bo ona już jest. Na samym wstępie. Tak, czytamy, aha, no ona ma takich i takich przyjaciół, aha, znają się i lubią, okej. Okay. No dobra, no jest tam parę zdań wyjaśnienia, tak, jak to tam oni się tam ze sobą spotkali, że może tak, może tak, a może inaczej, w sumie to już nawet, chyba jeśli dobrze pamiętam, to oni chyba już nawet nie pamiętają, ale no co nam z tego przychodzi? Nic, tak? Zagadkę, znaczy to zadanie, które misję, którą oni sobie sami wyznaczają, no wypełniają nie w finale, tak jakby tego można było się spodziewać, tylko tak sporo przed finałem tej powieści, bo tam istotne okazuje się to, co jest potem. I to właśnie z takimi utartymi, z pewnymi schematami opowieści zdaje się autorka tutaj polemizować albo pokazywać nam je po prostu z nieco innej strony. I to też jest bardzo dobra zabawa. Taka sprawa ze samego światotwórstwa, ale też chyba z tematyki, myślę z tego, do czego się ta książka odnosi, to jest religia. Ja mam świadomość tego, że patrzymy prawdopodobnie, może się mylę, ale wydaje mi się, że tak jest, że patrzymy z autorką na świat jednak zupełnie inaczej i gdzieś tam wyrośliśmy na innych książkach i na innym spojrzeniu w ogóle na rzeczywistość, więc nasze światopoglądy się pewnie diametralnie różnią i to jest to, co mnie zawsze drażniło w fantazy. O dziwo nie w science fiction, ale w fantazy taki bardzo prosty antyklerykalizm.
Mówiłem wam rok temu o książce, która mi się bardzo podobała, Wszystko pochłonie morze, gdzie nagle wchodzi ta postać mnicha, no i po prostu... No część tego uroku gdzieś nagle odpływa, bo to jest taki najbardziej prymitywny schemat tego złego, prostackiego mnicha z opowieści fantazji. I tutaj, o dziwo, muszę z zaskoczeniem przyznać, że to jest pierwsza książka od dawna, która pokazuje mi zupełnie inne spojrzenie na religię w świecie fantazy, które nie jest ani anty, znaczy po części jest, ale to jakby nie o to chodzi, nie jest antyklerykalne w żaden sposób, ani nie jest też jakieś, no nie wiem, dewocyjne, o może tak powiedzmy. Bo tutaj jest tak, i to opowiem, że bogowie w tym świecie są zagrożeniem. Znaczy ludzie dochodzą do wniosku, że no dobra, no są ci bogowie, rzeczywiście są bardzo potężni, ale lepiej się trzymać tak od nich z daleka, bo jak oni tutaj ingerują w nasze losy, no to się dzieje, dzieją się rzeczy przykre, rzeczy poważne i smutne się dzieją, tak? Więc powstaje cała antyreligia, która skupia się na tym, żeby tych bogów nie obrazić, nie zranić, ale tak trzymać ich na dystans, tak? Znajdują się ludzie, którzy się z tej antyreligii wyłamują i oni mają trochę taki status jak jurodivi w prawosławiu, tacy święci szaleńcy. Także ceni się ich, szanuje, ale raczej mówi się, tak, trzymajcie się od nas na dystans, tam idźcie sobie gdzieś do jakiejś pustelni, ok, fajnie, że się tutaj znaleźliście, że się czcicie tego czy tam innego boga, ale od nas tak trzy palce do tyłu. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawa wizja. Zresztą to, jak ten świat się zmienia, to też jest niesamowite, bo on w finale tej książki, cała ta rzeczywistość wygląda już zupełnie, zupełnie inaczej. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o te najciekawsze w ogóle tutaj założenia i fabuły i koncepcji książki. I powiem tak, to jest książka, która już na samym starcie ma ileś punktów przewagi u mnie nad większością rzeczy, które były nominowane do Zajdla. Dlatego, że to jest książka z wyższym zdecydowanie progiem wejścia. To nie jest książka, która ma być pisana tylko ku rozrywce. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem jak będzie ją czytała osoba, która nie ma pojęcia o pewnych rzeczach, no, które są podstawowe w humanistyce. Nie chodzi mi nawet tutaj o kogoś, kto nie ma w ogóle wiedzy, ale kto jest powiedzmy no, z innej dziedziny, nigdy go to nie interesowało, chce przeczytać ciekawą książkę fantazy, obejrzał na przykład jakąś taką recenzję jak moja. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, wydaje mi się, że jest w stanie cieszyć się z fabuły i jest w stanie podskórnie pewne rzeczy wyczuć, wyciągnąć z tej książki, ale może się mylę. Jeżeli by jednak szukał, a to może o tym jeszcze na koniec, o tym, dla kogo jest ta książka. Więc na samym wstępie już to, że jednak wymaga się od czytelnika, że szanuje się czytelnika przez to, no to już jest to. Druga sprawa jest taka, że ta książka mnie nie usiłuje do niczego przekonywać ani mnie nawracać, tak? Że to nie jest książka, która mi ma mówić, że religia jest zła i tak dalej, albo świat jest taki, a nie inny i musisz mi uwierzyć. Nie, to jest po prostu próba zachęcenia do dyskusji. Do dyskusji, która boli mimo wszystko. I tak jak napisałem na Instagramie, to była jedna z najbardziej bolesnych książek, chyba najbardziej taka książka, która mnie zabolała w tym roku na kilku różnych płaszczyznach. To znaczy, po pierwsze to, co się dzieje z bohaterami, bo dzieje się źle i tutaj się nie wolno przywiązywać jak u Martina do bohaterów. Nie chodzi nawet o to, że oni umrą czy zginą, ale dzieją się z nimi różne nieprzyjemne rzeczy. No to jak Kładźko co kreuje tutaj Łotrów, dwóch ich jest takich tutaj poważnych antagonistów. No powiem szczerze, że też jestem pod dużym wrażeniem, bo to są tak ordynarne i odrzucające typki, mimo tego, że są od siebie bardzo różni, że bardzo łatwo w nich uwierzyć. Więc same te dwie rzeczy, nie mówiąc już o tym, że ona fabularnie mi się bardzo podobała, że ona trzymała w napięciu,
że tutaj jakby wszystko było sprawnie poprowadzone, to jakby ta cała reszta, no to świadczy o tym, że mamy do czynienia z powieścią, która się jednak wyłamuje z jakichś schematów i robi to w sposób bardzo mądry i bardzo interesujący. Natomiast oczywiście jest tak, że no, książek idealnych nie ma, więc muszę na parę rzeczy ponarzekać. A trzy takie mam główne tutaj rzeczy, które mi nie do końca podeszły. No pierwsza rzecz, jak już mówiłem o tym światotwórstwie, to teraz wracam, że z jednej strony no fajnie, że tutaj nie ma jakichś, nie wiem, wymyślonych języków całej historii świata, ludów, państw i tym podobnych rzeczy, ale z drugiej strony, skoro mamy już taki interesujący świat, to, a tak naprawdę widzimy z niego tylko kawałek kory, to trochę szkoda, te 358 stron, jakby tak z nich zrobić 600 i trochę się tym światem pobawić, to myślę, że ta książka by nie straciła i też myślę, że jakoś dłużej by pewnie siedziała w pamięci. Takie mam wrażenie, że fajnie by było, gdyby ten świat jednak trochę bardziej, ja nie mówię, że bardzo, bardzo, żeby się tylko na nim skupiać, ale żeby go tak nieco bardziej rozbudować. To by było na pewno szalenie interesujące. Druga sprawa jest taka, że pewne sceny moim zdaniem są w tej książce zbędne. Pierwsza kwestia to jest najmniej chyba istotna. Dyskusja, scena dyskusji tego jednego z antagonistów z Królową Babką. Powiem tak, ja w tę scenę nie jestem w stanie uwierzyć. Znaczy uważam, że okej, świat tej książki jest brutalny, bohaterowie są źli i to trzeba jakoś tutaj podkreślić, ale raz, że uważam, że ta scena jest niepotrzebna, a dwa, że wydaje mi się, że do czegoś takiego chyba by jednak nie mogło dojść. No ale to kto czytał, ten wie. Natomiast druga sprawa, już na trochę innym poziomie mnie tutaj nieco rozdrażniła. Chodzi o dwa fragmenty odnoszące się do Biblii. No bo tak jak mówiłem, jeżeli rzeczywiście to jest taka książka pokazująca religię z zupełnie innej strony, one są nawet zrozumiałe. Jedna z nich, znaczy obydwa fragmenty, obydwa te cytaty, które za chwilę wam tutaj przeczytam, to są wypowiedzi, są tutaj włożone w usta postaci. Ten pierwszy cytat, zresztą może najpierw odczytam, tak? Właśnie to mają do siebie boskie odpowiedzi, powiedziała przez zęby prostując się. Opowiadasz Bogu, jak bardzo cierpisz i pytasz Go dlaczego, a On ci na to daje wykład o skarbach śniegu i gradu i o tym, jak bardzo jest wielki i wspaniały. Kiedy spojrzysz z boku i z pewnego dystansu, jest to oczywiście bezdennie głupie, ale cóż, tak właśnie działają bogowie. To pierwszy cytat, natomiast drugi... Tylko zazdrośni i ślepi bogowie wymagają takich ofiar. Tylko bóstwo naprawdę okrutne i głupie w swoim tępym pragnieniu bezgranicznego ludzkiego oddania i uwielbienia może na przykład kazać ojcu zabić swoje ukochane dziecko, żeby udowodnić, iż nie ma nic, co by się stawiało ponad Boga. Rozumiem, że znaczy autorka wybiera tutaj z Biblii te dwie najbardziej kontrowersyjne chyba opowieści. Te dwie opowieści, które niejedną osobę jednak przywiodły do utraty wiary, więc ustawienie ich w takim kontekście w ogóle mnie nie dziwi. O ile ta druga wypowiadana jest jeszcze przez postać pełną gniewu, pełną furii, która tutaj toczy jakiś spór z Bogiem, zresztą jest on w jej przypadku bardzo uzasadniony, to takie... sprowadzenie całej tej historii do takiego jednego zdania, które moim zdaniem jest nawet fałszywe, szczerze mówiąc, bo to właśnie z dystansu raczej widać sens całej tej opowieści, a nie jak się jest w nim, tak jak się jest tą osobą cierpiącą, no to wtedy co innego. Miałoby sens. Natomiast o ile w tej pierwszej części wypowiada się mędrzec, to już mi do końca nie gra. Dlaczego? Dlatego, że rozumiem, że można pewnych jakby tutaj wyjaśnień, interpretacji tych fragmentów nie kupować. Można je odrzucać. Okej, zrozumiałe. Natomiast wokół całych tych dwóch opowieści narosła już taka teologia,
I narosły takie różne próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego te historie wyglądają tak, a nie inaczej, że sprowadzenie ich do takich bardzo prostych rzeczy, które wydaje mi się, że nawet jakby nie oddają charakteru tych opowieści, nie do końca ma sens i nie do końca jakby, to nie do końca jest poziom całej tej książki. Mam wrażenie, że tutaj jednak można by to było znacznie pogłębić, nie tracąc oczywiście swojego stosunku do rzeczywistości, o której pisze autorka, ale no na przykład polecam, jeżeli chodzi o tę historię o Abrahamie, tak, polecam bardzo opowiadanie Harlinga Grudzińskiego, które bazuje na, jeśli dobrze pamiętam, żydowskich apokryfach. I mimo tego, że przebieg wydarzeń jest bardzo podobny jak do Biblii, no to wnioski płyną z tego zupełnie inne. Podobnie zresztą jest to, tak jak już mówiłem, z Hiobem, że tam właśnie jak się na zimno na to wszystko patrzy i jak się przyjmie punkt widzenia, no bo tutaj mówimy jednak o istocie, która rozmawia z tym Bogiem, która jest pewna jego istnienia, tak? Jak przyjęlibyśmy taki punkt widzenia, no to w tym momencie trochę inaczej można na to wszystko spojrzeć. Więc nie chodzi mi nawet o to, żeby tutaj autorka miała zmieniać swój światopogląd, ale może raczej o sposób podania tych tutaj informacji. Tak? Dwa takie cytaty, które mi jakoś niespecjalnie zagrały. To nie są oczywiście duże zarzuty, no ale gdzieś tam w mojej głowie się pojawiły. No i tak, podsumowując teraz. Ja tę książkę, tutaj Radek Rak pisze w blerbie, że to jest coś pomiędzy Ziemię Morzem a cyklem Skrytobójcy Robin Hobb. Ja tę książkę w ogóle widzę jak Matrix Fantazy. I nie chodzi tutaj o to, że rzeczywistość nie istnieje, nie? Ale cały schemat opowieści, który jest w Matrixie i to, co się tam w finale dzieje, w trzeciej części chyba nawet, tak jeśli dobrze pamiętam, bardzo mi przypomina właśnie Derenę. Więc mimo tego, że za Matrixem nie przepadam, to ta książka podobała mi się bardzo. I teraz tak. No właśnie, co z tym Zajdlem? Jak to jest? Bo ja w pierwszym momencie się bardzo ucieszyłem, jak zobaczyłem ocenę na Lubimy Czytać, że to jest powyżej 8 na 10, mówię świetnie. No i wszedłem na LC i widzę, że jest 19 ocen chyba. No dobra. No więc pytanie brzmi, czy ta książka ma szansę na Zajdla? Ja w każdej recenzji Zajdlowej się na koniec nad tym zastanawiam. Bardzo bym chciał. Ja mam teraz wielki dylemat, czy głosować na Agle, czy na Darenę, bo jakbym miał się kierować, nawet leży mi tutaj właśnie, proszę, tak, Agla czy Derena, jakbym miał się kierować światotwórstwem i taką klasycznie rozumianą opowieścią, no to tutaj wyróżniłbym Agle. Gdybym miał jednak szukać czegoś, co jest ambitne, co rzuca wyzwanie czytelnikowi i patrzeć na intertekstualizm, to wyróżniłbym Derenę. Więc będę się długo zastanawiał, która z tych książek na pierwszym miejscu i która najwyższa ocena. Natomiast jak do tego podejdzie fandom? Mam takie dziwne wrażenie, że fandom literaturę ambitną najczęściej rozumie w taki sposób, że to jest SF, w której są opisy ciekawych mechanizmów albo jakichś rzeczy z fizyki. To wtedy to jest ambitne. Natomiast jak fandom dostaje ambitne fantazy, to co to w ogóle jest? Przecież to nie jest opowieść o tym, jak się dwóch tutaj żołnierzyków nawala mieczami, bo tym jest fantazja. Ja autentycznie takie rzeczy kilka razy czytałem w internecie. Więc jak coś jest science fiction i jest bardzo intelektualne i wyrywa się z pewnych klisz, to jest fajne. Jak się fantazy próbuje wyrywać z klisz, to z reguły fandom tego nie kupuje. Więc pytanie brzmi, dla kogo jest ta książka? I tutaj mam pewne... I tutaj zaczynają się moje jakby wątpliwości. No bo tak, większość ludzi, którzy sięgną po tę książkę, chcąc przeczytać typową opowieść fantazy, się rozczaruje. Konserwatyści, mam wrażenie, że mogą nie chcieć czytać książki, która gdzieś tam zada niewygodne pytania i sprawi ból. Bo ja
Znaczy, nawet ich rozumiem. No, jak się żyje w rzeczywistości, która boli, no to niekoniecznie chce się sięgać po książki, które bolą. Progresywiści z kolei mam wrażenie, że też mogą być tą książką niezbyt zachwyceni, bo tu nie ma żadnych modnych tematów, żadnych takich tematów aktualnych, które ich interesują. Oni cały czas podkreślają, że oni, dla nich najważniejsze jest to, żeby być właśnie aktualnymi, tak? Nie jak ten stary mężczyzna krzyczący na chmurę, to jest cytat z jednego najbardziej znanych progresywistów w fandomie. No a w tej opowieści no niekoniecznie coś takiego znajdą, tak? I też ich rozumiem w sumie. Więc to jest książka chyba dla tych, którzy szukają innego fantazy. Tak bym powiedział. Czy jest ich w fandomie na tyle dużo, żeby ona miała szansę na Zajdla? Nie wiem. Fajnie by było, gdyby było. Ale mam wrażenie, że nie. Ja natomiast, no na pewno jedna z wyższych, no chyba, że się okaże, że te cztery pozostałe książki, no to będzie nie wiadomo co, to wtedy sobie to wtedy się zastanowię. Natomiast u mnie na pewno jedna z najwyższych not trafi do Dareny. Czy najwyższa? To zobaczymy. Dobrze, film jest bardzo długi, więc was z góry za to przepraszam, ale to była naprawdę, naprawdę ciekawa książka. Podobno są jakieś problemy z kupieniem. Czytałem, że na stronie bibliotekarium można ją kupić, więc jeżeli tak, ja zachęcam. Zachęcam do dania szansy tej książce, bo jest bardzo, bardzo ciekawa. W tym roku z książek nowych to jest najlepsza książka, jaką ja czytałem. I mówię to tutaj bez tego, bez pistoletu przy głowie niczyjego. Nie wiem, czy będzie tak, że to będzie najlepsza książka tego roku, ale myślę, że ma szansę na to, żeby gdzieś tam na podium się znaleźć. Chociaż zobaczymy, co druga połowa roku przyniesie. Dobrze, już nie przedłużam. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.